Marshall, Carter i Dark. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bez wątpienia jedna z bardziej ciekawych organizacji w anomalnym świecie. Jednak czym oni tak naprawdę są? W dużym skrócie jest to klub fanatyków anomalii. Ten też nie. To nawet nie jest... Dobra, będziemy potrzebować czegoś bardziej konkretnego. MCD. I tak dla własnej wygody będę teraz nazywał tą organizację, zostali założeni przez trójkę bardzo tajemniczych osób. Nazwa tej grupy to właśnie ich nazwiska. O nich jednak pomówimy ciutkę później. Główne siedziby MCD znajdują się w trzech miejscach rozsianych po całym świecie. W Nowym Jorku, Londynie i Hongkongu. Ich cel w porównaniu z innymi GIOI jest niezwykle prosty. Fundacja SCP chce przechowywać anomalie i zdobywać jak najwięcej wiedzy na ich temat. Globalna koalicja okultystyczna ma na celu przeważnie bezpieczeństwo ludzkie. Arwy i Kuliet widzą piękno w tajemniczej abnormalności i tworzą sztukę w czymś, w czym widzą sens istnienia. MCD natomiast? Oni chcą pieniędzy. Być może prawdą jest, że pieniądze szczęścia nie dają, ale władze i wpływy już na pewno. A tych natomiast założyciele mają pod dostatkiem. Dobra, więc chcą kasy, ale co oni tak właściwie robią? Po prostu pozyskują pieniądze w najbardziej skuteczny dla nich sposób. Sprzedając coś, czego nie kupisz prawie nigdzie indziej. Anomalie. Dzięki zmowie z organizacjami jak Dr. Wondertainment, Arwy Kuliet, a nawet Fabryka, za pomocą agentów polowych, których liczba, co ciekawe, nigdy nie przekracza setki, wykupują oni ich najnowsze, najbardziej interesujące dla potencjalnych klientów byty i następnie sprzedają je na aukcjach z bardzo pokaźnym zyskiem. Dzięki dokumentom, które sporządzają, możemy się dowiedzieć konkretnie, jakie dziwaczności sprzedali lub jakie mają w magazynie. Ich dokumenty, w przeciwieństwie do raportów fundacji, nie mają czegoś takiego jak specjalne czynności przechowawcze. Mają natomiast swój kod identyfikacyjny, status, na przykład sprzedany, wynajęty lub w magazynie, wartość, podawana przeważnie w brytyjskich funtach szterlingach, identyfikator, czyli nazwa, pod którą znany jest obiekt, a na końcu króciutki opis nieprzekraczający kilku linijek, mający za zadanie sprzedaż produktu. Poniżej znajduje się kilka następnych kwitków. Inicjalny raport z nazwiskiem autora, datą pozyskania, stopniem zainteresowania klienteli, po raz kolejny identyfikatorem i opisem pozyskania. Niżej znajdziemy zazwyczaj tylko informacje o tym, kto i kiedy kupił oraz co się z obiektem dalej dzieje, ewentualnie inne aktualizacje. Pomimo tego, że ceny wspomnianych artykułów nie są tak wysokie, jak mogłoby się wydawać za anomalne dobra, wszystkie zyski szybko się dodają do naprawdę olbrzymich sum. Pomimo faktu, że konkretny budżet żadnego z założycieli nie jest znany, wiadomo, że ich kolektywne bogactwo jest wystarczająco pokaźne, aby mieli oni możliwości, jak, tutaj cytuję, w mgnieniu oka, Marshall, Carter i Dark są w stanie zrównać miasto z ziemią, doprowadzić kraj do bankructwa, jednym telefonem mogą skąpać planetę w termonuklearnej wojnie. Jednak ku wiecznej uldze wszystkich są oni najmniej zmiennymi graczami w branży anomalnej. A jednak firma dalej sprawnie operuje. Każdy z nich mógłby rzucić wszystko i żyć życiem, którym żadnemu z nas by się nawet nie marzyło. Jednak oni dalej utrzymują biznes. Dlaczego? To bardzo proste. Tutaj nie chodzi o zdobycie konkretnej sumy. Tutaj chodzi o powiększanie kapitału. Takie proste. Cała trójka widzi świat jako grę. W każdej chwili mogą zakończyć grę zwycięstwem. Jednak nie robią tego, bo tu chodzi po prostu o ciągłe granie. Bez wątpienia Marshall, Carter i Dark są jedną z najważniejszych figur na szachownicy anomalnego świata. Od czasu do czasu stawiają innych graczy w szachu, ale nigdy nie jest to mat. Dla Marshall, Carter i Dark planeta jest zawiłą siecią, którą mocno trzymają w garści, gdzie zwycięstwo i porażka to terminy bez znaczenia. Nie ma potrzeby poruszania pionów, gdy możesz poruszyć szachownicę. Kiedy możesz zakończyć partię w dowolnej chwili, jest tylko jeden powód, żeby ją kontynuować. Liczy się granie w grę. Pomimo faktu, że wiadomo, w tym uniwersum nie istnieją terminy jak dobry czy zły, jednak z tego co mówiłem do tej pory, mogło sprawić wrażenie, że MCD idą bardziej w kierunku zła. Jednak to również jest kwestia sporna, jak gdyby ktoś się jeszcze tego nie spodziewał. Więc może omówimy sobie ich relacje z innymi GIOI. Zacznijmy od fundacji. Jak można było się domyślić, ich relacje są dość napięte. Ze względu na to, że MCD mają za nic tajemnicę, którą SCP od lat chcą utrzymać oraz rozpowszechniają anomalie po potencjalnie nieodpowiedzialnych ludziach. Jednak znana jest co najmniej jedna sytuacja, w której
której te dwie skrajnie różne organizacje się dogadały. Pewnego razu tak się złożyło, że Marshall Carter i Dark mieli w swoim magazynie SCP-2501. Jest to potężna mechaniczna rękawica w kształcie przypominającym wielkie szczypce. Przedmiot ten jest w stanie miażdżyć różnorakie obiekty na odległość. Limit odległości oraz siły obiektu nie został zaobserwowany. Widząc potęgę tego narzędzia, zamiast po prostu oddać go w ręce jakiegoś bogatego dupka, który mógłby spowodować naprawdę duże zamieszanie, biznesmeni postanowili wysłać obiekt do Fundacji SCP. Wiedzieli bowiem, że nikt inny jak Fundacja nie specjalizuje się w ogarnianiu tego typu rzeczy. Dalej są Dr. Wondertainment i Arwi Kuliet. O nich już właściwie opowiadałem, więc omówimy te grupy razem. Dr. Wondertainment tworzy anomalne zabawki i inne przedmioty w celu wykorzystywania ich do użytku własnego. Arwi Kuliet tworzą anomalną sztukę w różnych celach, jak rozmyślanie nad tym, cokolwiek może ona znaczyć, wyrażanie siebie lub spełnienie jakiejkolwiek innej funkcji. Cokolwiek autor miał na myśli. Fabryka natomiast to... fabryka. Rzecz w tym, że jeżeli coś może potencjalnie zainteresować ich klientów, Marshall Carter i Dark wyczują to, a następnie wyślą w potrzebne miejsce agenta polowego, aby dobił targu i sporządził ważne umowy. Charytatywna Fundacja Manna jest to stosunkowo nieznana u nas organizacja, jednak ich celem jest używanie najróżniejszych anomalii dla dobra ludzkości. Nie obchodzi ich żadna tajemnica. Oni chcą posiąść abnormalne dobra, które pomogą tym w potrzebie. Jak można było się domyśleć, w celu pozyskania takowych anomalii, ludzie z Manny pojawiają się czasami na aukcjach MCD. Rebelia Chaosu jest jednym z najlepszych klientów anomalnych sklepikarzy. Jako że tak naprawdę nie zależy im na wielu innych rzeczach niż, cóż, chaos, są oni w stanie zapłacić całkiem pokaźne sumy za coś, co pomoże im w szerzeniu chaosu właśnie. Prawdopodobnie oni są właśnie powodem, dla którego 2501 został odesłany, ale tutaj tylko zgaduję. Laboratoria Prometeusza dla kolejnych obiektów do eksperymentowania również często dorzucam swoje 3 grosze. Nawet chętnie podzielą się wynikami swoich badań z kupcami. Ostatnią grupą na liście jest ekipa z Globalnej Koalicji Okultystycznej, którzy chyba nienawidzą tej firmy bardziej niż ktokolwiek. Pomimo swoich 5 głównych misji, które niestety z własnej głupoty pominąłem w filmie o nich, bez wątpienia najbardziej znaną jest niszczenie anomalii. Myśląc o tym, jakże szlachetnym celu, ciężko nie zrozumieć, dlaczego ktoś, kto zachęca wytwarzanie i rozprowadza najróżniejsze dziwaczności, może im działać na nerwy. No dobra, super. Mamy już trochę informacji o Marshall Carter and Dark Ltd. Ale jeszcze właściwie nic o Marshallu, Carterze i Darku. Zaczniemy od powiedzenia tego, że ogólnie najbardziej przejmowane są dwie, nazwijmy to, prawdy o MCD. Mianowicie, że jest to biznes rodzinny, razem z pokoleniami przechodzący z rąk do rąk. Oraz wersja druga, mówiąca jakoby oryginalni założyciele cały czas rządzili firmą samodzielnie, wydłużając anomalnie swoje życie, co doprowadza do kilku różnych wersji. Teraz, skoro ten wstęp mamy z głowy, na pierwszy ogień leci ten, którego najwięcej wersji znalazłem. Konkretnie 3. Carter. Jego, a raczej w tym przypadku jej, jedynym miejscem, w jakim się pojawia, jest liścik w dokumencie SCP-2501. Prawdopodobnie właśnie jej pomysłem było przesłanie tak niebezpiecznego materiału do fundacji. W liściku tym opisuje, jak intencje potencjalnego kupca tego przedmiotu świadczą, że sprzedaż go może okazać się nie być najmądrzejszą decyzją finansową. I dla dobra słynnych krajobrazów, świątyń, konkretnych krajów, kontynuacji naszego przedsiębiorstwa, a możliwe, że nawet Słońca lub Księżyca, przekazują oni bezpłatnie ten przedmiot w ręce fundacji, a zawsze wdzięczna pani Emily Alcott Carter. Czyli można już przypiąć całkiem ciekawe cechy temu, który nosi nazwisko Carter, lub przynajmniej tej wersji. Carter jest tą rozważną, nie patrzącą jedynie na pieniądze, przynajmniej te teraz, ale planuje w przyszłość. Nie chciałaby też, aby Słońce wybuchło. Alternatywnie można sądzić o nim jako Ruprecht Carter, uznawany najczęściej za jednego z 3 założycieli w wersji z przedłużaniem życia. Jedyny obiekt sprzedaży podpisany jego imieniem i nazwiskiem był Kaiju Kawiar, kawior z Kaiju. Dla niewiedzących, czyli pewnie każdego, bo sam się o tym dowiedziałem googlując to słowo, oznacza ono z języka japońskiego dziwną bestię, prehistorycznego gada nieznanego pochodzenia. Ale do rzeczy. Jak można wywnioskować z inicjalnego raportu, Ruprecht jest raczej mniej poważną wersją siebie. Rzuca żartami o tym, jak nie mogą sprzedać wszystkiego naraz, bo zaleją rynek, ale nie aż tak jak zalane było Hybrazil, kiedy ta bestia się pojawiła, lub na fakt, że żadne z jajek nie było zapłodnione, skomentował: gdybyście wyglądali tak jak ta kreatura, też ciężko byłoby wam znaleźć drugą połówkę.
Poza tym przemawia, jak to bardzo uwielbia kawior, jak każdy bogacz oczywiście, jakim to delikatesem nie jest ich produkt. Wiadomo, że jest to notatka, która ma za zadanie sprzedać coś konsumentom, a nie oficjalny list do jednej z największych organizacji na świecie. Więc oczywistością jest to, że język będzie nieco inny. Jednak nadal można wywnioskować z tego cząstkę charakteru Ruprechta. Jest on zdecydowanie bardziej humorystyczny niż Emily oraz posiada dużą charyzmę, którą dociera do klienta, co znacząco kontrastuje z ewidentnie widocznym sposobem mówienia czy pisania jego znajomych po fachu, ale to później. Opowiadanie Third Death, czy po naszemu Trzecia Śmierć, pokazuje dalej raczej humorystyczne nastawienie Cartera do tego, co się dzieje wokół niego. Jest z niego również niczego sobie technik, ponieważ w tym samym opowiadaniu jest opisane, jak operuje on maszynę do przedłużania życia, potocznie nazywaną duszossaczem, oraz jest wspomniane, jak ulepszył on oryginalną wersję Darka. Ostatnią wersją już pana Cartera jest Robert Carter, następca Ruprechta z opowiadania Third Death właśnie. Mógłbym opowiedzieć, jak to działa, że przedłużający sobie życie ma następcę, jednak wolałbym polecić wam serię Wilson Ways do przeczytania samemu, bo opowiada naprawdę ciekawą historię i ma po prostu genialne żarty. Robert jest bogatym i szanowanym hazardzistą, który dzieli charyzmę Ruprechta i potrafi niesamowicie wręcz czytać ludzi jak otwartą książkę oraz myśleć co najmniej dwa ruchy przed innymi, co sprawia, że naprawdę dobry z niego gracz pokera. Został on pobrany do pracy w MCD niedługo po tych wydarzeniach. Dalej jest Marshall. Konkretnie Amos Marshall. Historia Amosa również trzyma się wersji z przedłużaniem życia. Jego imię natomiast wywodzi się z języka hebrajskiego, co może lekko potwierdzać tę wersję. Amos wydaje się być tym bardziej introwertycznym, sarkastycznym, zamkniętym sobie człowiekiem. Jego nazwiskiem jest podpisany dokument z nieskończenie adoptującą się jaszczurką, która, jeśli ktokolwiek ma jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, została później dezygnowana jako SCP-682. Oszczędność na słowach Marshalla jest widoczna od razu na świstku na samym początku dokumentu, gdzie do opisania SCP-ka, którego fundacja tak szczegółowo studiuje, użył niecałych dwóch linijek tekstu. W raporcie inicjalnym mamy natomiast jedynie dodatkowe 5 linijek, z czego dwie z nich to rozkminy o zrobieniu z niego nieskończonego źródła mięsa. Jednak podobno jest tak nieznośnie paskudne, że aż doprowadza do wymiotu. Znów w opowiadaniu Third Death, do którego jeszcze tylko raz poza tym się odniosę spokojnie, Marshall jest pierwszym, który jest odmładzany duszossaczem. On również jest tym, który wymyślił taką prześmiewczą nazwę. Ponadto pierwsza rzecz, jaką zrobił po odświeżeniu się, to udanie się do barku po mocne wino, żeby przetestować wątrobę. Pomimo faktu, że jest on w tej opowieści o wiele bardziej wygadany, dalej czuć od niego takim introwertykiem pomiędzy jedynymi osobami, jakie toleruje. Młodszym następcą Amosa jest Skeeter Marshall, osobliwy młodzieniec z Wielkiej Brytanii, który, jak można wywnioskować z poświęconego mu opowiadania w serii Wilson Ways, jest on dobry w obserwowaniu swojego otoczenia. Ciekawski oraz, co najważniejsze i wiąże go z przyszłą pracą, widzi świat jako grę. Skeeter w wolnym czasie jest włamywaczem. Ma specjalny zestaw drogich wytrychów i drutów do otwierania najróżniejszych zamków. Jeden konkretny zamek w Londynie interesował go tak bardzo, że przyszedł do niego w środku nocy, w burzy, byleby mógł się nim w spokoju zająć. Nie obchodziła go szczerze kradzież. Znaczy, kradł, kiedy już mu się udało gdzieś włamać. Jednak rzadko kiedy go obchodziło, co kradł. Mogły to być jednocześnie pieniądze albo jakieś pamiątkowe kamienie z plaży w Chorwacji. Brał to, co znalazł, jako trofeum. Zagrał w grę, wygrał nagrodę. Niedługo po tych wydarzeniach Skeeter Marshall został pobrany do pracy w MCD. I tak przechodzimy do nazwiska Dark. A raczej Darke. Percival Darke jest często uznawany za mózg całej firmy i oryginalnego pomysłodawcy na założenie jej. Najbardziej tajemniczy, jednocześnie najbardziej intrygujący z całej trójki założycieli. Zacznijmy od odpowiedzenia, skąd to E w nazwisku? Dlaczego firma nazywa się Marshall Carter i Dark, a nie Darke? Będąc absolutnie szczerym, nie mam pojęcia. Pierwszy raz ta samogłoska zdaje się pojawić w opowieści A Dark Tale New Age, autorstwa kapitana Kane'a. Odniósł się do tego w notatce autorskiej, jednak jedyne co napisał to cytuję: to jest początek tego, co mam nadzieję, że będzie sukcesywną serią opowieści Darka, którego znamy z MCD, pisane z E, ponieważ Europa. Koniec cytatu. Kiedy chciałem się czegoś dowiedzieć o tej literce na subreddicie SCP, jedyne co dostałem w odpowiedzi to literówka, więc raczej dużo się nie dowiemy. Jednak nie zaczniemy tak naprawdę od Percivala Darke, a od niejakiego pana T. Darke. Jest on właścicielem niewolniczej plantacji cukru w 1622 roku o raczej ciekawym usposobieniu oraz chodzącą stertą szmat terroryzującą swoich niewolników. Rzecz w tym, że Mr. T.
ma bardzo niespotykany życiorys. Urodzony w około 822 roku, kochał, stracił, walczył w niezliczonych wojnach. Prawie zginął z ręki François Ravaillaca, czy jak się to czyta, kiedy wybrał się zabić Henry'ego IV, króla Francji. Był doradcą królewskim w Anglii i manipulował kościołem w Rzymie. Zawsze dla większego dobra. Wszystko to opowiedział swojemu nowemu znajomemu, Percivalowi Cretum, którego dzień wcześniej poznał, upił i wywiózł na swoją plantację, żeby udzielać mu lekcji życiowych. Tak jak każdy nowo poznany przyjaciel robi. Gdy Percival jednak podziękował za gadanie szalonego biznesmena i chciał uciekać, ten stwierdził, że w tym świecie jest magia i magia jest w Percim, że on ma potencjał. Wtedy T obdarował go nazwiskiem Darke i puścił wolno. Po prostu mianował go Darkem. Niestety nie wiadomo, w jaki sposób Percival Cretum Darke doszedł do zostania założycielem MCD, bo nie wydaje mi się, że kontynuacja tej serii istnieje. Wiadomo jednak tyle, że jakoś to zrobił. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym zwrócić uwagę na to, jak historycznie poprawna jest ta opowieść. Kane naprawdę się postarał i robił tonę researchu, żeby było to jak najbardziej zgodne z prawdą i świetnie mu wyszło. Więc polecam zaplusować tę opowieść na wiki, a my przechodzimy dalej. Wracając po raz ostatni już do opowiadania Fair Death, można wywnioskować, że przez te kilkaset lat z Persiego zrobił się naprawdę tęgi umysł. W końcu to on oryginalnie zaprojektował maszynę do wydłużania życia, którą potem Marshall ulepszał. Jednak przez całą resztę opowiadania nie pojawia się on. Wrócimy do tego ociupinkę później, a teraz przejdźmy do chyba najbardziej popularnej wersji kogokolwiek z MCD. Tak popularnej, że otrzymała własny tak na SCP Wiki. Panie i panowie, wnuczka Percivala Darke, Iris Persephone Dark. Opowieść Gra o pieniądz, napisana przez Realistona i przetłumaczona przez Jasia z Ro6, przedstawia nam najważniejsze momenty jej życia w krótkiej, łatwiej do przyswojenia formie. Od samych narodzin oczywiste było, że Iris była inna niż wszyscy. Jeszcze na porodówce miała ten tajemniczy, groźny błysk w oczach. A fakt, że niedługo po porodzie jej rodzice zmarli w wypadku helikoptera, zdaje się, pomógł jej w obojętności na ludzi i dążeniu do celów. Po trupach, jak się może okazać. Wychowując się w naturalnie obrzydliwie bogatej rodzinie jako Dark, miała ona zawsze dużo przywilejów, jednak ona się nimi nie interesowała. Wolała eksperymentować ze swoimi wpływami i możliwościami. Jako że w tym czasie jej dziadek pracował pełną parą w Marshall Carter & Dark Ltd. Od początku życia Iris miała duży kontakt z rodzinami współzałożycieli. Postanowiła to wykorzystać, gdy w wieku zaledwie 6 lat ukradła kryształowy naszyjnik rodu Carterów. Następnie, obwiniając o to sprzątacza, uśmiechała się, gdy go zabierali. Nawet nie chcę myśleć gdzie. Tutaj rozpoczęło się knucie pani Dark. W wieku 11 lat zaczęła pomagać Percivalowi przy firmie. Od tamtej pory poznając ją coraz więcej. W wieku 30 lat Iris zszokowała swojego dziadka informacją o tym, że zaaranżowała zamach na Ruprechta Cartera i Amosa Marshalla, których widziała jako przeszkodę niżeli partnerów. Dziadzia oczywiście nie był zadowolony tymi informacjami, ale zanim otrząsnął się dobrze z szoku, został odesłany na dożywotni urlop gdzieś daleko. Jeśli spróbujemy połączyć tę serię wydarzeń z serią Wheels and Ways, można wywnioskować, jakoby w międzyczasie Iris zajęła się technologią. Opracowała system na zautomatyzowane pobieranie jak największych zysków na giełdzie i chociaż niejasnym jest do końca, czy te dwie wersje wydarzeń są ze sobą, powiedzmy, kompatybilne, jeżeli uznamy, że są, można stwierdzić, że na pewno zszokowało ją pojawienie się nagle Roberta i Skeetera w miejscach jej współpracowników. Dalsza historia ze względu na brak ciągu dalszego nie jest do końca znana. Gdybym jednak miał zgadywać, obstawiałbym, że jakoś rządzili firmą we trójkę, powrotem tworząc pełnoprawny Marshall Carter & Dark Ltd. Przynajmniej ten tok wydarzeń trafia do mojego headcanonu. Jeszcze raz, łączenie ze sobą tych dwóch historii może nie być do końca poprawne, ze względu na późniejsze wydarzenia w Wheels and Ways. Jednak chciałem dać tutaj jak najbardziej kompletny obraz całości. Raportów podpisanych Iris Dark jest aż 4. Są to Test Subjects, Smart Hex, The Dark Web i Osteotronic Cubes. Łatwo idzie w nich zauważyć, że jej język jest bardzo poważny i oficjalny. Niezbyt przejmuje się ona etyką, jest bardzo oziębła i najważniejszy jest przede wszystkim biznes. I to by było chyba na tyle. To definitywnie jest najdłuższy scenariusz, jaki póki co napisałem i obstawiam już, że film potrwa nie mniej niż 20 minut. Nie schodząc już jednak za bardzo z tematu, powiedziałem wszystko, co miałem. Mam nadzieję, że przedstawiłem tą grupę odpowiednio. Lepiej niż GOC, gdzie naprawdę wiele pominąłem. Jeżeli dosiedzieliście do końca,
Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, wiecie co robić. Jeżeli nie, to też bla bla bla. Do następnego razu.